Onet Rano, wiem, Iwona Kutyna, dzień dobry. I razem ze mną fantastyczny gość Natalia Przybysz. Dzień dobry, Natalia. Dzień dobry. Będzie o muzyce, obiecuję, ale będzie także o wyjątkowej wyprawie. Zanim o niej, no to zobaczcie krótki teaser. Jestem na pokład. Przed nimi przygoda życia. Kapitanie! Słuchajcie, to może być zasadzka. Boże, trzeba jej pomóc przecież. Nie ciągnij mi w dół tej liny! Testują moją cierpliwość. Ze mnie potwór może wyjść momentalnie. Kąpać się tutaj. Chodźcie. To jest chyba hejt. Maju, za miliotki. Ale Maju, oni po prostu zabijają najpiękniejsze stworzenie, jakie widziałam. To jest straszne. Przez Atlantyk. Nowy program od środy o 21.35 w TVN. Wyprawa przez Atlantyk, no brzmi przerażająco, szczerze mówiąc. Tak, nie wiem, czy bym się zdecydowała, bo mnóstwo rzeczy, które by mnie blokowało. Po pierwsze właśnie taka mała powierzchnia, chyba 30 metrów kwadratowych. Chyba 13. Czy nawet jeszcze mniej. Środek oceanu, takie poczucie, że się wychyla, ma tam daleko, bardzo daleko do dna. 5 kilometrów. Różne stworzenia i jeszcze grupa ludzi, którzy muszą ze sobą żyć i współpracować przez jakiś okres czasu. Dlaczego się zdecydowałaś? Bo usłyszałam słowo ocean i od razu powiedziałam tak, a później dopiero zaczęłam myśleć. Było za późno. Jak zaczęłam czytać umowę, że mam tylko 2 minuty połączenia satelitarnego przez 3 tygodnie z domem, że kamery są wszędzie, cały czas. Ja się w ogóle nie znam na reality show i nie oglądam ani w ogóle nie mam telewizji w domu, więc od dłuższego czasu w zasadzie tylko śpiewałam, więc no, tak wszystkie konsekwencje przyszły później, ale na początku było wielkie tak, żeby przepłynąć Atlantyk po prostu. No to porozmawiajmy o tych plusach, zanim o tych minusach, bo pewnie też ich trochę było, bo ciężko chyba uniknąć, zresztą w tym teaserze można było zobaczyć konfliktów, no to jest absolutnie naturalne. To jakie plusy takiej wyprawy były, poza tym, że ocean, no właśnie? Przede wszystkim ocean, przede wszystkim olbrzymia przestrzeń. Ja jestem totalnym, jakby to powiedzieć ładnie, bardzo poważnie uzależnioną osobą od wiatru, ruchu powietrza i to jest taki żywioł, który mnie chyba najbardziej odurza, jakoś tak, że ja to po prostu kocham. Jak wieje tak na lądzie, to już jestem zachwycona, ale wiedziałam, że tam może być lepiej, więc wiatr, przestrzeń, niebo, niezanieczyszczone światłem, jakby poza Starlinkami, które było widać, to płynęliśmy dokładnie ze wschodu na zachód wzdłuż Drogi Mlecznej, którą było widać. Było widać Wenus, która świeciła tak mocno, zanim księżyc wschodził, że świeciła tak mocno, że zostawiała taką łunę. Ja po prostu nasycałam oczy. Oczy i jakby wiatr. A potrafiłaś znaleźć chwilę dla siebie i mimo tego, że wokół ciebie ludzie i trochę tak ciasno, to jednak mieć taką możliwość wyłączenia się i właśnie obcowania z tą naturą i z tym wszystkim, o czym mówisz? Tak. Pierwsze doby były trudne i myślałam, że to się nie uda, bo miałam wrażenie, że ta łódka jest za mała. Ale w pewnym momencie okazało się, że im dłużej się przebywa, powiedzmy, nazwijmy to w małej powierzchni, małej takiej trochę jak cela, tym bardziej tam się jakby znajduje te przestrzenie i zawsze też tak mam w hotelach. Czasami jak mam bardzo mały pokój, ale jak już poćwiczę jogę, to mam wrażenie, że tam się zrobiło więcej miejsca i rzeczywiście moje metody takie wewnętrznego życia jakoś się sprawdzały. Dużo czytałam, miałam dużo czasu i tak naprawdę jak oglądacie Państwo ten program, no to pewnie każdemu się wydaje, że to jest strasznie dynamiczna historia, natomiast jednak to jest rejs. Po prostu polski film. Tam naprawdę było dużo dłużej, więc no, trzeba było dużo się też z montażem, myślę, przy produkcji nasiedzieć, żeby to zagęścić, bo godzin materiału z 3 tygodni przebywania na oceanie jest bardzo dużo. A tam miałaś takie momenty, że mierzyłaś się z jakimiś swoimi demonami, że to pozwalało ci właśnie posprzątać może pewne sprawy, że wróciłaś, nie wiem, no nie powiem odmieniona, ale że ta wyprawa spowodowała, że nie wiem, na jakieś rzeczy spojrzałaś inaczej. No bardzo, 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 bardzo. Na przestrzenie małe. Nie, znaczy dowiedziałam się oczywiście tego, że z jednej strony jednak
wolę, żeby mówiono do mnie ciszej, jak się stoi tak bardzo blisko. Ale z drugiej strony dowiedziałam się tego, że lubię ludzi w ogóle i że specjalnie dobrane osoby, bardzo ekstremalnie różniące się, tak naprawdę też potrafią się o siebie zatroszczyć i wejść w rolę jakiejś, nie wiem, funkcje w ramach jakby trochę rodziny. I naprawdę teraz, jak się widzimy, to ja mam ochotę, żeby wszyscy siedzieli bliżej, 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 bliżej i żeby nikt nie wychodził. Jakby jest to taka mała odmiana, nie wiem, plemienia czy czegoś takiego, że staliśmy się taką symbiozą jednak. A te konflikty, no bo na pewno do nich dochodziło, to czego dotyczyły? Domyślam się, że tyle osób na mojej powierzchni, to wystarczyło coś absolutnie błahego, żeby wybuchła awantura. To może i tak, ale głównie chodziło o to, że no specjalnie zostało to tak wymyślone, żebyśmy nie mieli że jakby nikt nie miał swojego łóżeczka. Było mniej miejsc do spania niż ludzi, bo jeszcze była z nami ekipa filmowa. W sumie było nas 12 osób. Więc w związku z tym, że były wachty, to zawsze się wymienialiśmy w tych łóżkach i trochę gdzieś tam musieliśmy ze sobą tak różnie się układać, spać. Raz się spadało pod stół na przykład, raz się mi śniło, że już płynę po prostu przez wodę, bo spałam na zewnątrz też i myślałam, że po prostu już wypadłam, chociaż najbardziej chciałam tam spać. Mm-hmm. Bo nienawidziłam spać w środku, bo odgłosy po prostu wieloryba, który ma niestrawności, bo łódka wydaje miliard dziwnych trzasków i łomotów, taki, że cały czas mi się wydaje, że już po prostu rozbijamy się o coś. Nie lubiłam spać w środku, ale spałam w większości tam. Więc konflikty były takie no po prostu bytowe, takie przestrzenne, czy na przykład związane trochę też z jedzeniem czasami. No bo ja na przykład jestem weganką i gotowałam, byłam ochmistrzynią, a chłopakom tam się zdarzyło złowić chyba w sumie 3 ryby i zabić je na oczach wszystkich, pomimo tego, że mieliśmy dużo jedzenia i też ja gotowałam dużo jedzenia, więc no, to było dla mnie na przykład najtrudniejsze i taki konflikt jakby, że po prostu chłopcy, którzy potrzebują teraz jakby złowić rybę, bo to jest jakby wydarzenie, marzenie, jakby no nie mogłam sobie z tym jakoś tak do końca, no w ogóle sobie z tym nie radzę ogólnie, dlatego nie jem zwierząt, ale mimo wszystko potrafiłam jednak wciąż dalej z nimi hangować i się przyjaźnić i być, więc a jeśli chodzi to dla mnie było ciekawe, że ja tak jakoś musiałam sobie to połączyć, pogodzić się z tym. Było trudne. Tak, zresztą w tym teaserze był ten fragment z wyjęciem takiej jednej ryby. Maki, które właśnie wyglądały magicznie, bo one jak pływały pod wodą, to po prostu takie niebiesko-żółte. Taka ryba? I jakby wydawało mi się też, że to nie jest tak, że oni potrafią ją zabić szybko i bez jakoś szybko, humanitarnie, o ile w ogóle można powiedzieć humanitarna metoda zabijania. A jak było z pogodą? Pogoda była bardzo sympatyczna chyba. Był jakiś sztorm? Byliśmy w miejscu, gdzie powstawały te takie cyklony, ale to było ich miejsce wylęgu. Gdzie one były jeszcze delikatne. Malutkie pisklaki. Okay. I dopiero gdzieś tam dalej miały się rozkręcić i stać niebezpieczne. I to było ciekawe, bo to było w dniu premiery mojej piosenki Oko Cyklonu, jak byliśmy w wylęgarni. Uciekaliśmy parę razy nocą przed burzą, mam wrażenie. Było trochę deszczu tropikalnego, w którym też mogliśmy się myć. No właśnie. Ale pamiętajmy, że myć jakby pod okiem kamer ze wszystkich stron, więc tak myć w ubraniu. Ale właśnie, a propos sztormu i takich niebezpiecznych warunków, takich podstaw żeglugi nauczyłaś się dzięki tej wyprawie? Czy coś wiedziałaś w ogóle wcześniej, żeglowałaś gdziekolwiek? No nie wiem, czy ja mogę to zdradzać w zasadzie. Czy to nie będzie za duży spoiler? Nie wiem. Też tego nie wiem. Ale trochę tam wiedziałam, bo pływałam z tatą na Mazurach. I myślę, że na pewno zdobyłam jakieś doświadczenie. Ale nie mogę powiedzieć, że stałam się
super żeglarką. Raczej wiem, że potrafię karmić na łódce, gotować w przechyle, uderzając się o klamkę od lodówki po kilkanaście razy, mając tutaj, gromadząc jakby taką małą grupę śniaków. To jaką miałaś metodę, że ten stół jak się wahał, żeby że tam wszystko nie zjeżdżało w takim razie? Nie no, kuchenka oczywiście jest na takim specjalnym, że się buja, więc jakby to, co się gotuje, to nie spada, ale... A z kolei stół w środku ma takie brzegi. A, okej. Ale to nie znaczy, że nic nie spadnie. Tak może spaść nóż na stopę na przykład. Wszystko się może zdarzyć. Oj, to pięknie. A choroba morska była? Myślę, że początek był trudny dla niektórych, ale później jakośśmy się wypoziomowali. Jakbyś miała dzisiaj to powtórzyć, zrobiłabyś to jeszcze raz? Tak. Tak, o! To zrobiła. Aż tak. Wróćmy na ląd może, zostawmy ocean, bo tutaj przyniosła się, pokażę, twoja ostatnia, najnowsza płyta. Właśnie, co muzycznie? Ta wyprawa to była przed ukazaniem się płyty, ale przed jej stworzeniem, czy w trakcie? Po. Jak już nagrałam całą płytę, to popłynęłam na ocean. Zresztą mogłam puszczać tą płytę na oceanie i testować na uczestnikach. Nie tak mówili w tym momencie, no znowu nam puszcza swoją płytę. Nie, to znaczy Antek cały czas puszczał ciepły wiatr, tak non-stop. I cały czas mówił, Natalia, powiedz mi, czy ty wiesz, co ci da, co zabierze ten ciepły wiatr? Cały czas to robił. Natomiast ta płyta to jest kilkudniowe wydawnictwo. Zaczynam się od miłości. Są tutaj teksty Kory, które dostałam od Kamila Sipowicza, które ona pisała z myślą o swoich kolejnych płytach, których nie udało jej się już nagrać. No i napisałam z moim zespołem muzykę, melodie i jakby ożyły te teksty. Też myślałam, że ze względu na sytuację w Ukrainie nie będę wydawała tej płyty. Natomiast ludzie dostali ją w preorderze, ci, którzy zamówili wcześniej, i napisali, że te teksty Kory mają po prostu taką moc plastra i pomagają i zwłaszcza koją i są gdzieś uniwersalne. Jest na niej bardzo dużo miłości, co wydaje mi się totalnym lekiem na lęk, na przemoc i strach, którymi teraz jesteśmy gdzieś otoczeni. Więc nawet jeżeli mamy 3 minuty, żeby posłuchać piosenki, to myślę, że warto. Będziemy grać koncerty od 26 marca. Będziemy na tych koncertach też zbierać potrzebne rzeczy Ukrainkom i Ukraińcom. Będziemy informować na moich socialach, co będziemy zbierać. Co mogę jeszcze powiedzieć? Pięknie, chciałam jeszcze wracając na sekundę do samej płyty, pięknie jest wydana. Zresztą powiedziałam ci to przed anteną, że coraz rzadziej spotyka się w ogóle płyty CD-nowe. Ja w ogóle nie wiem, czy to ale nie jeszcze jest z takimi ostatnia... książeczkami. Ja nie wiem, czy to nie jest ostatnia na przykład w ogóle fizyczna płyta. Nie wiem. No po właśnie. Prostu czasy się tak zmieniają, ludzie nie mają odtwarzaczy. Tak. No jeszcze w samochodach się zdarzają i... I jest to różnica w dźwięku, bo jednak to jest inny format. Zdecydowanie. Niż MP3. A to jeszcze na koniec, a propos pomagania, to w ramach pomocy właśnie Ukraińcom 20 marca będzie koncert dla Ukrainy, też specjalny, podczas którego także wystąpisz. Tak, najprawdopodobniej będę śpiewała w duecie w Łodzi, w Atlas Arenie. Wszystkich zapraszamy, bo oczywiście dochód, jak rozumiem, z tego koncertu cały tak, przekazany będzie dla Ukrainy i dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Natalia, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Zachęcamy do oglądania przez Atlantyk. Dziękuję, dziękuję bardzo, polecam. I zapraszamy i zachęcamy do sięgnięcia po płytę. Zaczynam się od miłości, proszę bardzo. I oko cyklonu też tu jest, żeby nie było wątpliwości. Natalia Przybysz była razem z nami. Onetranowiem kończymy. Dziękujemy ślicznie. Do zobaczenia.